Smoku. Nie chcę się gadać, ale jest kokosowy. Smakuje ci taki? Tak. Dobrze. Popijasz sobie i leżysz cały czas. I coraz większy relaks masz. Wchodzisz coraz głębszy i głębszy relaks. Teraz policzę do 10, to wejdziesz w tak głęboki relaks. Już pływam. Bardzo dobrze. Poszłaś pływać na wodę? Nie. Myślałem. Dobrze. Ja teraz będę liczył, a ty podążaj za każdą cyferką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś najgłębszym takim relaksie, cudownym relaksie. Podoba ci się ten stan? Tak. Czy już byłaś kiedyś w takim stanie? Nie, nie przypomnę sobie. Chciałabyś, żeby on wiecznie trwał? Nie wiem, bo tak się nic nie chce robić, więc bym musiała tylko leżeć. No, ale wiesz, można też ten stan przenieść na to, jak się coś robi. Też się cudownie tak czuć i robi coś z przyjemnością. Czy się bujałaś w powietrzu, tak bez hamaku? Bo jesteś w takiej przestrzeni, to jest tak zwany błogostan, czyli absolutny błogostan, absolutny stan, taki super, idealny. Nie czuję się niczego. Czuję moje ciało, ale tak... Ale w powietrzu. O to właśnie chodzi. Ciało czujesz, bo jesteś ciałem. Ledwo się to kołysze, się lekko, jak w kołysce. Dobrze. Ja chcę, żebyś tak napawała tym, wypełniła tym stanem, żebyś go zaakceptowała i żebyś stała się tym, tą ciszą, tym stanem takim cudownym. Jak najgłębiej w to wejdź. Ja teraz podnoszę temperaturę otoczenia. Jest 35, 40 stopni, 45, 50 stopni. Jest żar, po prostu żar. Jest tak gorąco, że nie masz ochoty nawet palcem ruszyć. Tylko sobie tak chcesz leżeć i leżeć. Zaczynasz się pocić. Na twoim ciele występują miliony kropelek potu. Wyglądają jak czyste diamenciki. One aż się świecą, tak iskrzą. Zaczynają rosnąć coraz bardziej, już są wielkości zielonego groszku. A teraz są wielkości fasoli. Duże, wielkie krople. Piękne takie są. Powiedz mi, czy one są czyste, przeźroczyste, czy może jakieś mętne, brudne? Nie, mętne. Mętne. Ja mogę włączyć taki program teraz detoksu. To jest bardzo ważny program detoksu, który może oczyścić cię ze wszystkich twoich toksyn. Brudów, świństw, obojętnie, czy to jest chemia, czy to jest, są metale ciężkie, czy są konserwanty, barwniki. To wszystko, co zjadłaś, wypiłaś, wdychałaś w siebie, świadomie, nieświadomie, nie ma znaczenia. Ale całą twoją karmę, wszystkie twoje kary, winy, z wszystkich żyć, istnień, poziomów, z wszystkich twoich ciał i wszystkich twoich zmysłów. Czy chcesz takiego pełnego detoksu? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej ja włączam taki specjalny program, który najlepiej wie, jak działać na tobie. On się dopasowuje do ciebie, poznaje całe twoje istnienie i teraz ja go włączam
I on zaczyna wszystko z ciebie wyciągać. I to wszystko z tym potem spływa do Matki Ziemi. Jeszcze daje takie zasilanie dodatkowe dla tego programu. Miliardkrotnie. Taką moc. I teraz wszystkie brudy z ciebie wychodzą. Takie gejzerki wybuchają i te wszystkie brudy wyłażą. Powiedz mi, z których części ciała najwięcej brudu z ciebie wychodzi? Tak jakbym na początku widziałam na nogach. I zielony w ogóle. Zielony mi się pojawia. Zielony to jest tak, jakbyś miała przytrute te nogi czymś. To jest jakby jakaś trucizna była. Dobrze, i co jeszcze? Skąd? Jeszcze coś? Z których innych części ciała coś takiego jeszcze leci? I brzuch na brązowo. Brzuch na brązowo. Czyli jakaś infekcja. Dobrze. Co jeszcze? Nic więcej. Tu głowa czysta, ramiona, kark, szyja. Nie wiem, bują mi się w głowie w ogóle. Dobrze, nie ma znaczenia. Jesteś w czystej świadomości. Więc możesz teraz oglądać swoje całe ciało z boku. Stoisz sobie z boku, jesteś takim obserwatorem i patrzysz na to swoje ciało. I teraz zobacz, czy coś z głowy, z twarzy, z ramion, czy też coś schodzi, czy nie. Takiego fizycznego nic nie widzę, może takie napięcie bardziej. A zobacz, gdzie to napięcie się umiejscowiło. No właśnie w karku i na skórze głowy. Dobrze, weź teraz prawą ręką, jesteś 10 razy większa, potężniejsza, weź to pozdejmuj wszystko i razem z potem wyślij do Matki Ziemi. Matka Ziemia każdą kropelkę, którą pot spływa do niej z tymi brudami, Matka Ziemia to wszystko zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty z każdą taką kropelką, która cię opuszcza, stajesz się czystsza, zdrowsza i mocniejsza. Ja teraz daję takie zasilanie dodatkowe na nogi, miliardkrotnie, po to, żeby z tych nóg ta wszystka zielenina, ta maść, wszystka zeszła do Matki Ziemi. Teraz daję też taki sam zasilanie miliardkrotnie na brzuch, żeby cały brzuch, całe wnętrze zostało oczyszczone całkowicie. Wszystkie brudy, żeby zeszły też do Matki Ziemi, a Matka Ziemia, żeby to wszystko na bieżąco spalała. Dobrze. Przejrzyj swoje całe ciało od góry do dołu i zobacz, czy coś jeszcze masz do usunięcia. Jakoś nie mogę się skupić dzisiaj. Ten takie uczucie odlotu. Dobrze, odleć sobie całkiem. Nie ma tu problemu, odleć sobie całkiem. Ja cię teraz przynoszę w kosmos. Jesteś wśród gwiazd. Powiedz mi, jakiego koloru jest niebo? Granatowe, ciemne. Dobrze. Jak dużo gwiazd widzisz? Tysiące. Dobrze. Teraz ja ci daję takie okulary, widzisz w 3D. Ile teraz widzisz gwiazd? Setki tysięcy. Dobrze. A teraz zakładam ci takie okulary, gdzie widzisz w 12D. Ile teraz gwiazd widzisz? No, kilka razy więcej niż przedtem. Dobrze, zrobię taki numer, dam ci takie okulary i teraz widzisz w 100D. Co teraz widzisz? Ja bym widziała dalej. Dalej? Mhm. Czyli jakby głębiej? Mhm. Głębiej w kosmos. I co widzisz, jak tak widzisz głęboko? No, że dalej te gwiazdy też się ciągną i jest jaśniej, bo nakładają się na siebie to światło. Dobrze, w takim razie teraz zrobimy jeszcze takie badanie 1000D. No to w ogóle już jest jasne. Prawie nieba nie widać. Czyli weszło jakby światło, tak? Mhm. Czy to nie jest fantastyczne? Nie wiem, kręcę się. Spokojnie, a w którą stronę się kręcisz? W lewą czy w prawą? W prawą. W prawą. Dobrze, to zaraz się przyspieszasz. Nie. Dlaczego? Jak na karuzeli. No to co? Ale już... Poddaj się temu. Leci. Dobrze, poddaj się temu, doświadczaj. Co ci zależy? Chodzi o to, że możesz coś fajnego doświadczyć. Coś w tym może jest, co? Co się stało? Ciepło mi i w głowie mi się kręci. W głowie ci się kręci? Tak. Niesamowite. Dobrze, to zwalniamy. Teraz zwalnia. Już przestajesz się kręcić. Bo coś w tym chodzi. Kręcają się. Wiem. Dlatego chciałam, żebyś poszła na całość.
żeby to się... Środkami ciepło. Dobrze, spokojnie. Właśnie tu może chodziło o to, że gdy zaczniesz się mocniej kręcić, coś z ciebie wyskoczy. Mhm, ale to samo się chce tak kręcić. No to ruszamy jeszcze raz od nowa. Ty się wyluzuj. Wyluzuj, pozwól się kręcić. Jakby nie próbuj niczego kontrolować, dobra? Zaczyna się kręcić coraz szybciej, coraz szybciej. A ty se leżysz. Leż sobie nic, tylko sobie jesteś. Bądź sobie takim obserwatorem samej siebie. Teraz kręcisz się tak szybko, jak wirówka. I wszystko z ciebie wyskakuje. To wszystko, czego nie chcesz, co jest niepotrzebne, co jest zbędne, wszystko z ciebie wyskakuje. Siła środkowa wyrzuca wszystko z ciebie. Rozsypujesz się na drobne kawałeczki. Teraz się kręcisz już z taką prędkością, że tylko jesteś czystym światłem. A wszystkie przekonania, programy, wszystko z ciebie odleciało w kosmos. I cały czas przyspieszasz do granic możliwości. Teraz jesteś tylko czystym istnieniem. Jak się teraz czujesz, jak jesteś czystym istnieniem, wszystko ciebie leciało? Sobie muszę uspokoić, ale spokojnie, tak. Rozumiesz? Tego, co się bałaś, to już wszystko leciało od ciebie. To się gromadziło i chciało wyjść. Już wcześniej miałam, że kręcenie się właśnie w prawo. Wiedziałam, że się oczyszczę, ale nie miałam aż tak mocno jak teraz. Bałaś się trochę, co tak późno coś nie wiedziałaś. Fizycznie to czułam. Nie. Ale widzisz, chodzi o to, że poznajemy nawet nowy sposób na oczyszczenie. Dobrze, ja teraz wzywam kosmiczny odkurzacz. On przybywa. Jeszcze trochę. Dobrze, ty się kręcisz, ale ja wzywam ten kosmiczny odkurzacz. On przybywa i on teraz zbiera te wszystkie części, te wszystkie manele, które się od ciebie odczepiły i to wszystko łapie. No fajnie powiedziałem manele, mm-hmm. Nie? Czyli ma od Nelly. Widzisz? No, jak z jego określności wydałoby się, nie? Dobrze. I ten odkurzacz zbiera te wszystkie rupiecie, te wszystkie twoje przekonania, programy, to wszystko. A od ciebie wszystko się odrywa. Ty jesteś tylko czystym istnieniem. A dla czystego istnienia nie przeszkadza. Najszybszy ruch, jaki jest, najszybszy wir, to nic nie przeszkadza. Czyli te wszystkie programy wywoływały lęk, żebyś się nie wirowała, żeby się to nie oderwało od ciebie. Więc już twoje istnienie chciało się od tego uwolnić, dlatego zaczynało się kręcić, a ty się powstrzymywałaś. To był bardziej taki fizyczny lęk niż psychiczny. Tak, fizyczny, tak. W pierwszym momencie, naprawdę jak na karuzeli. Tak, a to dlatego, że ty cały czas się bardzo utożsamiasz z ciałem. Mhm. Ty się bardzo trzymasz ciała swojego. A teraz czuję, jakbym była kulką. I pamiętam to uczucie już od małego dziecka, że ja się nie wiem, z czym to połączyć, że taką kulą jestem. Kasiu, o co to chodzi? Znowu jakieś powiązanie. Jest dziecko, bo ja zobaczyłam Nelę jako takie coś maleńkiego. Małe, nie wiem, czy to dziecko, czy ludzika takiego, takie na 2 centymetry, ale takie maleństwo naprawdę. Tak. Czasem ta kula jest malutka, ale czuję, że jest wielka, tak jakby to w jednym. I tu jest teraz kula. Małe ciało fizyczne? Ale... Nie umiem tego określić, ale to jesteś w kosmosie. To nie jest tu. Coś, co zostało nowe stworzone. Chyba planeta, ciało fizyczne, jakoś, nie wiem. Ja cię nawet przenoszę teraz w kosmos i ty odnajdujesz się w kosmosie. Gdzie jesteś, kim jesteś, czym jesteś? Planetą? Jaką planetą? Co to za planeta jest? No, ona nie ma raczej mieszkańców. Nazwy też nie widzę. Czy to jest młoda planeta, czy stara? Znaczy młoda. W wyniku czego powstała ta planeta? Okruch. Od czegoś. Jest taka jasna, znaczy nie biała, ale... Czyli jakiś okruch odpadł od jakiejś planety większej? Tak. I to jesteś ty tą częścią? Czyli taka ciężka jak kamień. Meteorytem jesteś? Taki... No tak po prostu sobie fruwa, tak. Ale kamień w środku czuję. Aż mam ciężkie ręce. Dobrze, spokojnie. I co się dzieje z tym kamieniem?
Fruwa sobie jakieś tam setki lat chyba. Dobrze, i co, ona rośnie, ten kamień? Nie, cały czas tak samo. Cały czas tak samo. I ty jesteś tym kamieniem? Tak. Dobrze. Ponieważ czułaś się, że raz jesteś malutka, raz wielka. O co tu chodzi? Co się dzieje z tym czymś? Może skala odniesienia była. W skali kosmosu jestem takim malutkim okruchem. Tak. A jakby człowiek stanął na tym, to będę wielka. Dobrze, teraz weź spróbuj ją zmierzyć. Jak wielka jesteś? Tak może porównam do Ziemi, to tak. Podobnie albo mniejsze troszkę niż Ziemia. A, czyli ale już padłam od jakiegoś o wiele większego niż Ziemia. To zobacz, co to za planeta jest, gdzie ona jest? Jowisz. Od Jowisza odpadłaś? No, tak mi się wydaje. Dobrze, to zobacz. Teraz widzisz wszystkie planety naszego Układu Słonecznego. Ja przenoszę cię do tego momentu, kiedy to się wydarza. I teraz zobacz, od kogo się odrywasz. I wynikiem czego jest, że się odrywałaś? Chciałam żyć samodzielnie. A ty chciałaś żyć samodzielnie i się odrywałaś, tak? Tak. Normalnie się odrywałaś i odleciałaś sobie? Tak. Czyli Jowisz składa się z wielu takich cząsteczek. Nie jestem pewna, czy to Jowisz, ale jakby każda planeta może odrzucić taki fragment. Aha. Dobrze. I to jest bez problemu. To tak jak rozmnóżki. Dobrze, a powiedz mi, czy Księżyc też się oderwał od czegoś? Nasz? Nie, bo jest taki jedyny w swoim rodzaju. A jak powstał Księżyc? Z czego? Jak on był z innego materiału niż planety, to czuję. Tak. Ale skąd? Jeszcze z zewnątrz, spoza naszej galaktyki? Nie wiem. To zobacz teraz. Znajdź wszystkie informacje na temat Księżyca. Jakby on obserwował nas i chciał się dowiedzieć, jak nasz układ słoneczny funkcjonuje. Tak, ale on się też oderwał od kogoś, czy coś? Jak, skąd on się wziął? Teraz widzisz jego początek, jak on zaczyna istnieć. Może takie wrażenie, że jakby ktoś z innego układu go tutaj dał, jako takie oko kamery. Coś takiego to rozumiesz? Tak to widzisz? Na jakiej zasadzie ta informacja jest? Skąd masz tę informację? Jest taki inny niż te nasze planety. Jego materia jest inna. Tak, tak. Tylko skąd masz tą informację? Skąd ją bierzesz? Nie wiem, tak mi się wydaje, że ktoś go włożył w nasz układ słoneczny. Tak, tak, ale chodzi mi o to... No, nie wiem, tak to widzę. Tak, tak, chodzi mi o to, że właśnie jakby informacje bierzesz od Księżyca czy z czegoś innego. Nie, to tak obserwuję ten obraz. Aha, już rozumiem, dobrze. I to tak wygląda na to, że jakby z innego układu, tak, ktoś przetoczył go tutaj. No to przełożył wszystko. Ale jak to jest możliwe, że o co tu chodzi? Spróbuj to jakoś bardziej przejrzeć i... Ale tak pod względem fizycznym, jak to się stało? Tak, tak, pod względem fizycznym. To tak jak satelity wypuszczamy w kosmos, no to tak samo. No tak, ale Księżyc jest bardzo duży. Tak? Człowiek nie dałby rady takiego czegoś sterować. Nie, bo to ktoś z innego układu słonecznego może dał. Mhm. Znaczy układu, nie wiem, czy słonecznego, jakiegoś układu planet. No to jest kolos, to jest potężne, jeżeli chodzi o możliwości człowieka. Ale jak ja jestem planetą, to on nie jest wielki. A, no tak, tak. Z względem tego, jak ty jesteś, to tak. On jest malutki. Wtedy dla ciebie to jest jak kamyczek. Czy piłeczka. Cały czas czuję ten ciężar takiego kamienia w środku. Mhm, czyli ty jesteś jakby coś jakby taką skałą, tak? Tak. Mhm, dobrze. I powiedzmy, ile masz lat? Parę set, 200 z czymś może, czy 300 z czymś. Lat? To bardzo młoda jesteś, tak? Chyba tak. Dobrze. Młoda jako samodzielna istota, ale jako materiał, no to jesteś o wiele, wiele starsza. Tu właśnie chodziło o tą samodzielność. Dobrze. Powiedz mi, czy masz tą samodzielność dzięki temu, że się oderwałaś?
tak. Powiedz mi, co dała ci ta samodzielność? Sama steruję swoim ruchem. Bo jak należałam do dużej planety, to ona decydowała, gdzie się ruszamy. Mhm. Teraz ja będę sama wędrować. I co dalej się dzieje? Teraz wybiegasz w przyszłość tej planety. Co się dalej będzie z nią działo? Tak jakbym zauważyła, że jest życie na Ziemi i z tej planety jakby ona pękła jak skorupka i przyszłam tu na Ziemię. Czyli byłaś na tej planecie jako życie. Gdy zobaczyłaś to życie, to sobie Myślałam, że tu teraz będzie fajnie też. A i przyszłaś tu. Już dlatego, że tam byłam sama, a tutaj podobało mi się, że są ludzie tacy pojedynczy, że każdy jest osobno właśnie, chodzi, wybiera co robić, ale jest ich więcej. Mogą się komunikować. To się mówi, coś co nas spotkało. Jakie to jest fantastyczne. Studia ja widziałam jako takie coś malutkiego. No właśnie. Nawet, znaczy jak noworodek, ale taki dwucentymetrowy noworodek. I ona taki... stała się na skórkowego, no, tak, wyszła, przyszła. Mówię, jakie rzeczy się dowiadujemy. Czyli taka i przyszło sobie życie. Popatrz, tak. Jakby teraz mamy takie bardziej inne spojrzenie na przychodzenie życia na Ziemię. To jest niesamowite. Jak mało wiemy o sobie. Nie? Czy ma wątpliwości? To przyszło do mnie jak bajka, bo tak się nie zastanawiałam. Nie, nigdy. Ale popatrz, jak poznajesz siebie, swoje istnienie, swoje początki, jak i swoje coś niesamowitego. Przechodzę to jakby teraz drugi raz i teraz ciężar z kamienia już zniknął, teraz tak się buja. Mhm. Czyli jeszcze zostało ci jakby to bujanie z tego kamienia. Nie wiem teraz, z czego to bujanie jest. Właśnie, czy to jest czasem nie z tego ruchu tej planety twojej? Nie, bo planety czułam ten taki ciężar mocny. Mhm. Co to jest to bujanie właśnie? O co tu chodzi? Może to było nie matki takie. Bo to tak właśnie jak w kołysce, jakimś hamaku. Przód, tył, przód, tył. A czy ty jesteś teraz w tym momencie, jak to bujanie jest? To właśnie może być łono matki. Czyli rozumiem. Dobrze. Jak dokonałaś tego wyboru, żeby właśnie się tu narodzić? Chodzi o kobietę, wybrałaś mamę sobie. Jak dokonałaś tego wyboru? Ale tutaj już miałam wcielenia też. Wcześniej? Tak. A ile razy miałaś? Też dużo. Czyli ty jako życie przyniosłaś się z meteorytem. Ten meteoryt to nie byłaś ty, tylko ty na nim przeniosłaś się, oderwałaś się z jakąś częścią skały, a potem opuściłaś tą część skały, czyli to ty nie jesteś tym meteorytem. Ty jesteś... Byłam nim, tylko zmieniłam postać. Aha, czyli byłaś jako istota, potem zmieniłaś postać na człowieka, a tamtą opuściłaś. Mhm. Ale czy tamten kamień dalej istnieje? Nie. Nie ma go? On zniknął? No bo to była ja, więc... Rozumiem. Jest taka forma, jak bo ja cały czas myślałem, że ty wyskoczyłaś z tego kamienia, ten kamień został. I dlatego tak drążyłem do tego. Rozumiesz teraz. Dobrze. W porządku. W takim razie przyszłaś tu na tą ziemię i od razu stałaś się płodem, żeby wejść, wybrać sobie jakby doświadczenie jako człowiek. Mhm. Teraz właśnie mnie interesuje, na jakiej zasadzie wybrałaś sobie, bo to, że byłaś tym kamieniem, byłaś tym planetą, która obserwowała życie na Ziemi, zachciało ci się tu przyjść, rozumiem, ale teraz, czy ty obserwowałaś rodziców swoich, których sobie wybrałaś też i czy ty to zaplanowałaś,
jakby gdzie się narodzisz jako człowiek i tak dalej, czy to był jakiś przypadek, o co tu chodzi? Nie wiem, ciężko, nie mogę się nad tym zastanowić. Na jakiej zasadzie wybrałaś sobie tę Ziemię, bo będąc tą planetą wśród wielu planet, miałaś możliwość wybrania, na którą planetę pójdziesz, na przykład. Przygodowo, więc wybrałaś sobie Ziemię. Teraz, jak wybrałaś sobie Ziemię, to też musiałaś sobie wybrać rodziców, sposób doświadczania. Czy to wybierałaś, czy nie? Czy to dostałaś jakby... No tak, to tak nie wybiera się rozumem, tylko uczuciem. Co to znaczy? Wytłumacz to. Nie zastanawiam się, tylko czuję, gdzie mam iść. Czy to uczucie przychodzi do ciebie skądś z zewnątrz, czy ono powstaje w tobie? No pewnie. Dobrze, jeżeli powstaje w tobie, to znaczy, co jest powodem, że ono powstaje? Jakoś nie mogę teraz się nad tym zastanawiać. Znowu mam takie dziwne uczucie przestrzeni. Dobrze, to ruszaj tam, gdzie idziesz. Gdzie jesteś? Co się dzieje? O co tu chodzi? Płyń. Płyń zgodnie z tym, gdzie się przemieszczasz i mów. Opowiadaj, co to jest, o co tu chodzi, co czujesz. Teraz jest tak płasko i pusto. Gdzie jesteś? Nie wiem, rozglądam się i tak jakby... podłoga, ale z niczego i naprawdę jest to duża przestrzeń. Tak. I nic tu nie ma. Jak myślisz, gdzie jesteś? No właśnie nie mogę myśleć. Dobrze. W takim razie zrobimy inaczej. Teraz przenoszę ciebie na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu, na tej tafli wody. To jest właśnie coś podobnego. Takie. Dobrze, to stoisz na tej tafli wody. Nad tobą jest tylko niebo i słoneczko. Mam do ciebie takie pytanie, czy chciałbyś uwolnić się od karmy rodowej, od rodzinnej, od tych wszystkich powiązań, tych wszystkich żyć, tych wszystkich zapisów, żebyś się uwolniła i była taką czystą istotą. Jak na początku było. Tak, chcę. Dobrze. Po lewej ręce stoi twoja mama i cały ród jej. Po prawej ręce stoi twój tato i cały ród. A w środku stoi twoje rodzeństwo. Ile tam istot jest w środku? Dwójka moje rodzeństwo. Jest dwójkę w środku? Mhm. I ty jesteś trzecia, tak? Mhm. Wszystko się zgadza? Tak. Dobrze. Już wyraziły zgodę. Ja do nich mam pytanie, czy oni też chcą się uwolnić z karmy rodowej przy okazji. Co odpowiadają? Siostra się coś zastanawia. No, ale tak też. I co? Jakaś decyzja? No, jakbyś coś jeszcze chciała sobie zostawić. To zapytaj się, co chcesz sobie zostawić. Do czego jest to potrzebne? No nie, teraz już mówi, dobra, wszystko bierzcie. Dobrze. Brat też? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli waszej ja was teraz biorę wszystkich z całą tą karmą, z całą tą przestrzenią, wszystkimi karami, winami, tymi pierdołami zanoszę do słoneczka. A centralne słoneczko was oczyszcza całkowicie wszystkich. I między was stawia taką szybę, rozdziela was. Wy tu stoicie przed tą szybą jako czyste istoty, całkowicie wolne i oczyszczone z całej karmy, wszystkich karbin, a za szybą jest to wszystko, co z was zostało zdjęte. Popatrzę przez tą szybę, co tam za nią jest. Też jakby stali ludzie w różnych cieleniach. I tak też jest jako taki szary dym, który jest jakby złością i takimi negatywnymi uczuciami. Mhm, dobrze. W takim razie wracasz z powrotem środek oceanu w to samo miejsce, z którego wyruszyłaś, jako czysta istotka. Za tobą
siostra, brat, mama, tata, dziadkowie, babciowie, wujkowie, wujnowie, wszyscy, całe rody, aż do pierwszych istot, które ten lud założyły. Wszyscy stoją teraz koło ciebie, tutaj przed tobą na wodzie. Patrzycie się na centralne słoneczko, ono na waszych oczach spala całą tą karmę. Ona już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A teraz od ciebie i od twoich rodzeństwa, twoich rodziców, całych tych rodów odłączają się wszystkie powiązania, którym byliście powiązani. To jest taka szara chmura samych powiązań. To wszystko odchodzi od ciebie, odłącza się wszystkich. I to wszystko teraz odchodzi do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala ostatecznie. To już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy jesteście wszyscy tego woli. Powiedz mi, jak się czujesz? No dobrze. Teraz przywołuję wszystkich przewodników duchowych, oni przybywają i te wszystkie istoty odprowadzają do światów, do których należą, w których żyją i bytują. Ktoś został, czy wszyscy odeszli? Mój brat jeszcze mówi, że chce się też pobawić w to. W co się chce pobawić? W to doświadczenie w hipnozie. Jeżeli się chce pobawić, przecież on już był w hipnozie. Ja, ze mną. A teraz z tobą? Dobrze, dobrze. W takim razie chcesz, żeby razem doświadczał z tobą? Znaczy jako obserwator? Tak, czy... jako obserwator. Może patrzeć. Dobrze, to teraz jest cały czas koło ciebie, cały czas obserwuje, cały czas patrzy na to. Bardzo świadomą istotą, że on tak się chce robić. Dobrze, w takim razie teraz uwolniłaś się od karmy rodowej. Wszystkie rozłączone, jesteś całkowicie wolna. Jeszcze teraz możesz się uwolnić od własnej karmy prywatnej, chcesz? Tak. Dobrze, zanurzam cię pod to lustro wody. Jesteś 5 metrów pod lustrem wody. Woda jest czysta, kryształ, przeźroczysta. I ty widzisz, jak promienie słońca wchodzą do tej wody, jak załamują się, migocą, tańczą. Podoba ci się to? Mhm. Widziałaś kiedyś takie zjawisko? Coś mi się kojarzy. Że widziałaś? A gdzie mogłaś widzieć go? Może właśnie nad jeziorem, jak się na tafli wody odbija słońce. Przez koronę drzew to też tak wygląda. A, troszkę podobne, rzeczywiście. A powiedz, który ci się bardziej podoba? To, co kiedyś widziałaś, czy to teraz? No, podobnie bardzo. A jest jakaś różnica między tym a tamtym, czy nie? To pod wodą jest w zasadzie takie bardziej wyłuszone, a to na powierzchni jakby... Takie cekiny były. Rzeczywiście masz tu rację. Masz tu rację. Teraz też to widzę, że jest może tak. Nie patrzyłem na to nigdy w ten sposób. Znałem to, ale nie patrzyłem na to. Ale to jest bardzo też ciekawe. Dobrze. W takim razie ja teraz włączam taki specjalny program dla ciebie do usunięcia całej twojej karmy. Wszystkich kar, win, wszystkich tych emocji, energii, tych bóli, żali, problemów, kłopotów, klątw, bytów, wszystkich tych pierdół, które normalnie powstają w trakcie życia, w trakcie jakichś systemów, wierzeń. I teraz włączam ten program na full. Jeszcze go zasilam taką specjalną twoją energią miliardkrotnie i on jak gąbka wszystko z ciebie wyciąga. Wszystkie wyciąga twoje karmy ze wszystkich twoich istnień, z wszystkich twoich ciał, z wszystkich poziomów zmysłów, z wszystkich twoich dusz, wszystkie twoje części duszy są oczyszczane, wszystkie słowości. I teraz to wszystko jest za tobą, taka smuga za nogami. Powiedz, jakiego koloru ta smuga jest za nogami? Brązowo-czarna. Wszystkie brudy, wszystkie karmy, wszystkie kary, winy, wszystkie choroby, cierpienia, wszystkie te rzeczy, to wszystko teraz schodzi, a woda od razu to wszystko zjada i spala, rozpuszcza i to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. I cały czas ten program pracuje, ja jeszcze go miliardkrotnie wzmacniam. A ty się przyglądaj swojemu ciału i swoim zmysłom. Jak już zobaczysz, że jesteś czysta, przeźroczysta, to znaczy, że się oczyściłeś całkowicie i wtedy im powiesz. Jeszcze miliard. Krotnie zwiększam moc zasilania, żeby ten program szybko, całkowicie oczyścił ciebie z całej twojej karmy. Z wszystkich zapisów, wszystkich programów, żebyś była taką czystą kartą, czystym istnieniem.
Już chyba teraz będzie dobrze. Dobrze, ja teraz wynurzam się z tej wody. Stoisz na tej tafli wody na powierzchni. W blasku słońca, światła czystego, czystego powietrza. A woda ostatecznie spala całą tą twoją karmę. To wszystko już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś od tego wolna na wieki. Powiedz mi, jak się czujesz teraz. Tak jakby się nie czuję. Dobrze, a jak wyglądasz? Tak, przeźroczysta jak ze szkła. Podobasz się sama sobie? Tak. Dobrze. Teraz koło ciebie stoi twoja dusza po lewej ręce. Jak ona wygląda? Tak miałam ułamek takiej sekundy, jak powiedziałeś, że stoję koło siebie. Taki strach, żeby siebie samego zobaczyć się samego. Dobrze, ale mimo to zobaczyłaś. I to, co odbyłaś, to ty, czy nie? No jest. No i co? Trzeba się bać? Przecież nie ma się czego bać. Nawet jeżeli byś zobaczyła dokładnie odbicie siebie, to czego się bać? Samej siebie się bać. To już jest przesadą. No dobrze. I co, podoba ci się dusza? Jakbyś tak powiedziała, bez rewelacji. A przytul ją. Przytul ją i powiedz jej, że ją kochasz. Kocham się. Co ona powiedziała? No, wreszcie mi się odważyło. Właśnie, o to chodzi. Rozumiesz, chodzi o to, żebyś zaczęła się akceptować. Jesteś młodą dziewczyną. Wiadomo, że potrzebujesz jeszcze czasu, żebyś stała się taką normalną kobietą, ale uważam, że jest wszystko w porządku, więc nie wiem, dlaczego jakby nie chcesz się do końca zaakceptować. Pamiętaj, że jak zaczniesz sobie stwarzać jakąś fobię, zaczniesz się czepiać czegoś, to zawsze będzie to coś miało nad tobą władzę i kontrolę. Będzie miało nad tobą przewagę, rozumiesz? Znaczy ja nigdy nie przykładałam do tego wagi, to... Zaakceptuj się całkowicie i nie zwracaj na nic uwagę. Zawsze myśl o sobie, że jesteś młoda, piękna i taką zawsze się uważa i tak zostanie. I to jest wszystko. Nie trzeba się czepiać niczego, nie trzeba się pryszczyka czepiać. Mam takie uczucie odrzucenia. No ale kto cię odrzuca? Nie wiem, dzisiaj ja tak nie widzę konkretnych sytuacji, ale uczucia tak wyraźnie. Tak, ja chcę, żebyś dokopała się do tego uczucia, skąd on się bierze, to odrzucenie, bo ten brak tej twojej akceptacji powstał na podstawie tego odczucia odrzucenia. I teraz nie wiadomo, czy ty sobie to wymyśliłaś na jakiejś zasadzie, że coś usłyszałaś jako dziecko, nieważne czy prawdę, czy nieprawdę, coś se stworzyłaś, skojarzyłaś i to powstał program. Bo ja widzę, że to jest, to powstało, ale ja nie widzę powodu, więc dlatego pytam cię, gdzie jest powód? Ja cię przenoszę do tego momentu, w którym to powstało i jesteś teraz tam. To jest w tym życiu czy w innym? Jeszcze nic nie widzę. Dobrze, odczuj to, odczuj to. Ja cię przenoszę do tego momentu, kiedy powstał to uczucie odrzucenia, dokładnie odrzucenia. To tak jakby nawet fizycznie ktoś mnie odsunął od... Dobrze. Czy to w tym życiu ktoś cię odsunął, czy w innym? Nie, to w innym. W innym życiu. To ja cię przenoszę do tego życia i jesteś dokładnie w tym miejscu, ale jesteś obserwatorem. Jakby z góry patrzysz, widzisz tam sobie coś chodzi po ziemi na dole. Co to jest? To jest chłopak, dziewczynka? Kto to jest? Co to jest? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś mężczyzną, kobietą, dorosłą? O co tu chodzi? Kasiu, o co tu chodzi? Ja zobaczyłam właśnie tą planetę dużą, jakby wypluła. Wypluła tą... Ale numer, rzeczywiście. Ty chciałaś się oderwać i czy ty czasem nie zostałaś odrzucona, bo ty chciałaś, czy ta planeta czasem cię nie odrzuciła od siebie? I to poczucie odrzucenia zapisało się. Może być, bo mam takie uczucie latania, właśnie jak pytałeś. Ale numer, popatrz. Ja nie mogłem znaleźć przyczyny.
która sobie wylatała szybko tak i szukała swojej, no, tak rodziny czy czegoś. A, stąd jest odrzucenie, ale numer. Rozumiesz teraz? W życiu bym nie pomyślała, przecież to takie proste, od razu to się wskazywało na to odrzucenie, bo powiedziała o tym, że została odrzucona. Użyłeś nawet tego słowa, że zostałaś odrzucona od tej planety. Ale numer. Słuchaj, w każdym bądź razie, co my teraz zrobimy z tym? Bo tu trzeba skasować program. Normalnie lato. Dobrze, dobrze, wszystko jest w porządku, lataj sobie. Tylko teraz musimy wymyśleć coś. Mam pomysł. Jedyny, w swoim rodzaju. Chcesz, żeby to wycofać całkowicie? Możemy wycofać to wszystko i zaczniesz od nowa. Chcesz? Dobrze. Spokojnie, zaraz zobacz, jakie to jest proste. Patrz, teraz przenoszę ciebie z powrotem na tą planetę. Wchodzisz z powrotem do tej skorupki, ona się zamyka i teraz jako cała ta część wracasz do tamtej wielkiej planety, łączysz się z nią, jesteś z nią. Teraz mówisz do niej, odłączam się od ciebie, ale sama, z własnej woli. I teraz odłączasz się sama, nie zostajesz odrzucona, tylko sama się odłączasz. Zaczynasz istnienie jako samodzielna. Tak jak marzyłaś, jak chciałaś się odłączyć, odłączyłaś się. Żebym teraz mogła do niej wrócić, jak chcę. Tak, możesz zawsze wrócić, gdy chcesz. Ale ty się od niej sama uwolniłaś, odeszłaś, odłączyłaś się od niej sama, bo ty chciałaś. Teraz otwiera się ta skorupka i ty wychodzisz i idziesz sobie na ziemię, zaczynasz tu żyć i wszystko po kolei się dzieje i znika cały program odrzucenia. Nie ma go, bo takie coś się nie wydarzyło. Wszystkie zapisy z ciebie zostają wymazane i już jest dobrze. Jakie dziwne uczucie w nogach. Jakie? Takie dużo biegała. Potem człowiek się położy. Z takim odpoczynek. Takie mrowienie trochę. Czy teraz czujesz jeszcze jakiś program odrzucenia, czy już nie? No teraz spokój już mi przychodzi na myśl. Dokładnie, tak jest. Super, załatwiliśmy ten problem. Pamiętam, kiedy na pierwszej sesji już mówiłaś o odrzuceniu. Na następnej też wspominałaś o tym odrzuceniu. Nie było możliwości dokopania się do tego. Ty, no ja że... tego szukałam na ziemi, a to... Tak, tak, dokładnie. Ja wtedy też tego wszędzie szukałem. Ja szukałam różnych przyczyn. Nie mogłem tego znaleźć, dlatego że ja na to nie zwracałam uwagi. Ja to widziałam, tylko nie zwracałam na to uwagi. Dla mnie to było... Nie, to nie to, to nie to. I to jest właśnie ten problem naszego ograniczonego myślenia. Że my szukamy wszystko w tym, co rozumiemy, a nie szukamy w tym, czego nie rozumiemy, no bo tego nie rozumiemy. I dlatego napisałem ci, że powinnaś przyjechać do Makowa. Już dzisiaj przy ognisku, jak w tym kosmosie, to już coś tak przygotowywałam się do tego. Tak, tak. Już coś się zaczęło dziać wtedy, dokładnie. Zresztą cały tydzień przed przyjazdem tutaj czułam, że się zaczyna zmieniać. Że zaczyna się coś wydarzyć. Wreszcie zaczynasz docierać jakby do tego źródełka. Ja ci powiem, to jest po prostu niesamowite. Ja myślałem, że jedna sesja, pierwsza, że już się wydarzyła i nic lepszego się nie wydarzy. A tu każda sesja jest po prostu taka, że po prostu głowa mała. Ale z tobą to już się w ogóle nie spodziewałem, że znowu coś takiego wyjdzie, a to znowu takie coś wychodzi. Tylko widzisz, chodzi o to, że to popatrz, jakbyście się wysiali, jakbyście zostali wysiani, wyodrębnieni z tego wszystkiego na ten przyjazd tu, żeby takie sprawy pozałatwiać, to po prostu nie chcesz się aż wierzyć. Ty wiesz, ile ja się, dziecko, o tobie namyślałem? Naprawdę. Tak. Każdy problem, który mam nierozwiązany w czasie sesji, pierwszej, drugiej czy tam którejś, ja cały czas o tym pamiętam i to cały czas mój umysł jakby próbuje rozwiązać ten problem. Ja cały czas myślałem, zaczęłam się zastanawiać, jak ci pomóc i jak to zrobić. Dlatego jak wtedy napisałem ci, że żebyś tu przyjechała, to chyba by musiała dusza moja podpowiedzieć albo ktoś, bo tu wielu ludzi namówiłem na ten przyjazd.
żeby wreszcie rozwalić to. Basia też przyjechała. Pamiętasz, byłem w sanatorium, żeśmy zrobili dla Basi sesję i nic nie wyszło z tego. A tutaj popatrz, jak pięknie wyszło. Ona wszystko widziała. Patrz, jak ona teraz jeszcze opowiadała, jak w kosmosie, do tego, nie? No, jak się otworzyła, zaraz to teraz, to ciężko ją będzie zatrzymać. I to o to chodzi. To chodzi. Ale słuchaj. Potrzebuję trochę więcej energii do nóg, bo mam wrażenie, że one były zniewolone przez to. Tak. Uczucie i teraz odzyskują siły i są takie... Super. Ja teraz doprowadzam do ciebie najczystszą twoją energię z istnienia. To jest taka wiązka białego światła. Ona wchodzi przez czakrę korony, przez wszystkie twoje zmysły, wszystkie ciała, resetuje, synchronizuje, wchodzi przez głowę, klatkę piersiową, brzuch, całe krocze i wchodzi w nogi. I idzie aż do czubków palców nóg i wypełnia to wszystko światłem, wzmacnia. Ja teraz jeszcze wzmacniam tą energię jeszcze mocniej. Twoje nogi zaczynają pulsować, zaczynają żyć. Czujesz je coraz mocniej i już wracają do stanu naturalnego i już czujesz synchronizację z całym ciałem. Coraz lepiej. Czuję dużo takiego mrowienia, ale to znaczy, że coraz lepiej tam krążenie. Dokładnie, dokładnie tak się dzieje. Ten proces już będzie cały czas działał. Będzie się aż do momentu pełnego ustawienia. Ja teraz jeszcze miliardkrotnie wzmacniam tą energię i doprowadzam do nóg. I jeszcze miliardkrotnie wzmacniam i doprowadzam do nóg. I wypełniam je. Wypełniam je całą mi przestrzeń. Aktywuję każdą komórkę i teraz podnoszę wibracje twoich nóg od pasa do czubków palców nóg. 1000 herców teraz na każdą komórkę. 5000 herców na każdą komórkę i 1000000 herców na każdą komórkę. Taką wibrację na każda komórka. Mam wrażenie, że otworzyła oczy, to widziała coś więcej niż moje nogi. To otwórz sobie oczy i zobacz, czy widzisz coś więcej, czy nie. Zobacz, otwórz te fizyczne oczy normalnie i zobacz, co widzisz. Nie bój się. Dobrze, to się śmiej. Przecież to wszystko to jest śmiech. To wszystko jest zabawa. Zabawa, która się dobrze kończy. Otwórz sobie oczy i zobacz nogi. Co? Jak nogi w porządku? No, normalnie. No, widzisz? No. Ja wypełniam całe nogi światłem. Ja wiem, ta energia zaczęła napływać. To miało silne wrażenie, nie wiem skąd to się wzięło, ale tylko było odczucie to wewnętrzne. No ale to fizyczność tym razem wskazała mi, jak mu podążać, żeby wszystko odkryć. Dokładnie. Dobrze. Rozwiązaliśmy problem twojego odrzucenia. To było bardzo ważne, bo ja wiedziałem, ja sprawdziłem, że twoja mama ciebie nie odrzuciła. A wszystko wskazywało na to, jakby cię mama odrzuciła i to się mi kłóciło. Nie ta mama. Mama planeta. Kurczę, to nie była nie ta mama. I ja cały czas, jak sprawdzałem twoją mamę, mówię, coś mi nie pasuje, coś mi nie pasuje. Cały czas nie mogłem sobie dać rady. Nie mogłem sobie tego ustawić. To jest... Słuchaj, mój mózg cały czas pracował, szukał. Coś takiego, ale w innej formie. Tej fizycznej. I to mnie zmyliło. No gdzie bym pomyślał, że mamą była planeta. Co wcale dla mnie nie jest dziwne, tylko że ja nie brałem to pod uwagę. No bo ty cały czas wskazywałaś na odrzucenie i ja to brałem tak po ludzku. Dobrze, słuchaj, a ty jeszcze miałaś jakieś odczucie też. Miałaś odczucie odrzucenia, ale miałaś jeszcze coś innego. Tylko już teraz nie pamiętam co. Teraz to coś jeszcze jest przed tobą. Co to jest? Czego to dotyczy? Czy to już zniknęło wszystko i tego nie ma? No tak, pewność siebie i... A czujesz teraz pewność siebie? Bo to jest też powiązane, bo trochę odrzucenie, to też się traci pewność siebie. Ja wiem, tylko coś takiego akceptacja przez innych ludzi. Chcesz być akceptowana przez kogoś? Popatrz, że to też widzę związane z tym. Dlatego, że wcześniej ty chciałaś się uwolnić, ale zostałaś odrzucona i potem straciłaś tą akceptację, bo mówisz, zostałaś odrzucona, rozumiesz? To powoli samo się... Właśnie, jak to jest naprawione, dlatego zadałem ci to pytanie, bo ja bardzo dobrze pamiętałem o tych rzeczach i zapomniałem momentalnie, myślę, jak to jest możliwe, że zapomniałem, tylko wiem, że coś było. To tak zapytałem, jak było fantom tego, ale rzeczywiście, to wszystko jest powiązane.
po prostu jakby, popatrzcie, wynikiem tego odrzucenia, mimo że ty chciałaś, zostałaś jednak odrzucona i popatrzcie, jakie konsekwencje powstały. Powstał zapis odrzucenia, braku pewności, braku akceptacji przez kogoś, bo ta mam planeta odrzucając też jakby mówi, no to uciekaj, skoro tak chcesz iść, to idź. I to jest właśnie w jednym zdarzeniu, patrzcie, powstały trzy poważne problemy, które praktycznie ci przeszkadzały, ale to wszystko pięknie znika. Znika i nie ma. Koniec. Teraz tak pomyśl, czy coś czujesz, że coś jeszcze chcesz naprawić, czy jest wszystko w porządku? Mam wrażenie, że no wszystko jest okej, okay, tylko że to zmiana tego programu nadal działa na mnie. No i potrzebuje czasu. Żeby... Dobrze, to właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi, Nela, żebyś ty się teraz ułożyła spokojnie, żeby to wszystko się ułożyło. Mamy czas. Ja zostawiam cię w tym stanie, żeby to się wszystko samo zrobiło w tym procesie i on się będzie cały czas dział. Ja doprowadzam do ciebie, podłączam ciebie teraz na stałe z istnieniem. Cały czas płynie do ciebie energia i podłączam cię do Matki Ziemi. Cały czas do ciebie płyną te dwie energie i cały czas ty się synchronizujesz i wszystko się w tobie stabilizuje. Ten proces będzie trwał tak długo, aż wszystko zostanie już całkowicie ułożone. Ja teraz policzę od 1 do 10, ty się wybudzisz, będziesz tu i teraz i będziesz się czuła bosko i cudownie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przejmij kontrolę i wraca nad swoim ciałem i zmysłami. Powiem ci, że gdy cię wprowadzałem, bardzo szybko, ładnie weszłaś, ale trzymałaś się cały czas ciała. Dlatego cię tak jeszcze dłużej urobiłem, dłużej tak w ten błogosławień cię wprowadzałem, żebyś poszła jak najgłębiej. Jak już zobaczyłem, że ty weszłaś bardzo głęboko, to mimo, że trzymałaś się tego ciała, to już wtedy wiedziałem, że możemy iść dalej. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.